Jeszcze tylko kilka dni dzieli nas od drugiej eliminacji rajdowych Mistrzostw Polski, 27. edycji rajdu warszawskiego. Przypomnijmy, jak przebiegała rywalizacja w ubiegłym roku w rajdzie warszawskim. Od samego początku liderem tego rajdu był Krzysztof Hołowczyk, jadący wraz ze swoim belgijskim pilotem Jean-Marciem Fortin, oczywiście samochodem Subaru Impreza WRC. Hołek podczas czwartego S uszkodził co prawda jedno z tylnych kół wraz z elementem zawieszenia i stracił pozycję lidera, ale już podczas następnej próby znów ją odzyskał. W ubiegłym roku rozegrano właśnie taki odcinek specjalny, którego większa część była zlokalizowana wewnątrz fortu w Modlinie. Ze zrozumiałych względów tajemnica wojskowa, odcinek ten był zamknięty dla publiczności. I nie był to chyba najszczęśliwszy pomysł organizatorów, bo przecież właśnie dla kibiców organizowane są rajdy. W tym roku nie będzie już tego OS-u. Kibice będą mogli podziwiać kierowców na trasie całego rajdu, na wszystkich odcinkach specjalnych. Dwudziesta siódma tegoroczna edycja rajdu warszawskiego będzie liczyła 563 km. Na trasie zlokalizowano 17 odcinków specjalnych o długości 276 km. Zwycięzcę poznamy w sobotę 15 kwietnia w godzinach popołudniowych. A na trasę rajdu warszawskiego powróciliśmy z Januszem Kulikiem i z Robertem Gryczyńskim. Obaj wystartują także w tegorocznej edycji tej imprezy. Janusz Kulik pojedzie nowym Focusem WRC. Robert Gryczyński także Toyotą Corollą, ale w nieco innych barwach. Samochód zmienił także Leszek Kuzaj w ubiegłym roku. Startował Subaru Imprezą WRC. W tym sezonie przesiadł się do Toyoty Corolli. Robert Herbach ubiegłorocznego Mitsubishi Lancera zamienił na Seata Cordowę. Oby w tym roku nie dochodziło do takich zdarzeń. Jacek Jerszina miał wyjątkowego pecha. O sporym pechu mogli też mówić Krzysztof Hołowczyc i Leszek Kuzaj. To właśnie końcówka wspomnianego już czwartego S-u. I Hołek jadący z uszkodzonym tylnym kołem i elementami zawieszenia. Ale to nie był koniec nieszczęść polsko-belgijskiej załogi. Leszek Kuzaj drugiego dnia uszkodził z kolei zawieszenie i poniósł znaczne straty, wykluczające go z walki o końcowy sukces. Dla kibiców mamy dobrą wiadomość. Także w tym roku zostanie rozegrany
widowiskowy odcinek specjalny na lotnisku w Modlinie. Próba zostanie przeprowadzona dwukrotnie. Drugiego dnia, w sobotę, a więc 15 kwietnia. Organizatorzy w tym roku postanowili zmienić kolejność odcinków specjalnych. Te, które w ubiegłym roku rozgrywano pierwszego dnia, tym razem zostaną rozegrane w drugiej fazie rajdu. Natomiast pierwszego dnia, a więc 14 kwietnia, w piątek, kierowcy będą rywalizowali na czterech próbach zlokalizowanych na południe od Warszawy. Każdy z OS-ów będzie powtarzany dwukrotnie. Pierwszy dzień rajdu zakończy widowiskowy Super OS na lotnisku Bemowo w Warszawie. Super OS, który będzie liczył 3 km. W tym roku na starcie zabraknie Hołka. Mistrz Polski ma w tym sezonie inny program startu. W kraju niestety będziemy oglądali go bardzo rzadko. W tej sytuacji walka o zwycięstwo będzie toczyła się z całą pewnością pomiędzy aktualnym liderem Mistrzostw Polski, Leszkiem Kuzajem, a także Januszem Kuligiem, Robertem Herbą i powracającym na rajdowe trasy Robertem Gryczyńskim. Jego forma jest na razie nieznana. Robert Gryczyński nie startował bowiem w rajdzie zimowym dolnośląskim. Ale powróćmy jeszcze na chwilę do ubiegłorocznego rajdu warszawskiego. Jak już wspomnieliśmy, Hołek drugiego dnia miał kłopoty z uruchomieniem samochodu. Pomogli kibice. Taka pomoc osób trzecich nie jest dozwolona. Najgroźniejsi rywale, którzy w sportowej walce ulegli załodze z numerem 1, wnieśli protesty. Na wniosek teamów Marlboro Mobil oraz Toyota Castrol Hołowczyc został wykluczony z wyników rajdu, chociaż jeszcze kilka godzin wcześniej na mecie święcił triumf. Drugi w ubiegłym roku kolejny triumf w Mistrzostwach Polski. Dziś już wiemy, że na koniec sezonu sięgnął po końcowy tytuł. A my przy okazji wspomnień o rajdzie warszawskim przyjrzyjmy się czemuś, co magicznie nazywa się strefą serwisową. Rajd warszawski takich stref nie posiadał. Tutaj serwisy dozwolone były praktycznie w każdym miejscu. Każdy team tam, gdzie chciał, mógł ustawić swoje busy. Tymczasem w tym roku już praktycznie wszystkie rajdy będą miały serwisowe strefy. Idea narodziła się w Mistrzostwach Świata oczywiście. Chodziło przede wszystkim o zredukowanie kosztów. Chodziło także o zrównoważenie szans dla zawodników. Kiedyś teamy mogły wystawić dowolną liczbę serwisantów i busów na każdy rajd. Teraz jest to niemożliwe. Do tego stopnia, że nawet niedozwolona jest jakakolwiek obca pomoc poza strefą serwisową, obca pomoc mechaniczna. Jesteśmy w strefie serwisowej. Zespół Subaru przygotowuje samochód do wyjazdu. Na tablicy przed samochodem podane są czasy. Trwa to zazwyczaj 20 minut, ale są też krótsze strefy, 10-minutowe.
Najdłuższą strefą, która jest na koniec dnia, to jest 40 minut i wtedy można naprawdę bardzo, bardzo wiele zrobić. W tej chwili mechanicy robią pełny przegląd. Widać, że zależy im na tym, żeby ten samochód znalazł się na mecie. To jest bardzo ważne dla Subaru. Widać, że w zasadzie wymieniają to, co jest możliwe. Nowe zawieszenie, nowe półośki, cała drużyna, cała ekipa pracuje. Proszę zobaczyć, jaka to jest ilość ludzi przy samochodzie. Coś niesamowitego. Z mojej strony jest 2, 4, 6, 7 mechaników. Tak właśnie wygląda profesja.